Dzień dobry. Chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. Nie było nam prosto się umówić, ale wszyscy bardzo się staraliśmy i bardzo się cieszę, że udało mi się dotrzeć i nie spóźnić i jestem. Proszę Państwa, mam dzisiaj tą przyjemność, że poprowadzę spotkanie z panem Mikołajem Grimbergiem. Dzisiaj będziemy mówili o jego najnowszej publikacji, o Księdze Wyjścia. Skierujemy na nią reflektor naszej uwagi. Proszę Państwa, nie będę to ukrywał, że jestem podekscytowany tym spotkaniem, ponieważ pan Mikołaj zawsze mówi, że nie jeździ na promocję, tylko jeździ, żeby rozmawiać. Ja mam tą nadzieję, że nam się dzisiaj uda porozmawiać, że nam się uda spotkać w temacie chociażby raz i że każdy z nas swoje konteksty doniesie do końca. Proszę Państwa, pomyślałem sobie, że na przetarcie szlaków zadam kilka takich pytań technicznych, porządkowych, jeżeli tak można się wyrazić. I chciałem zapytać tak, na samym wstępie, ponieważ jest to kolejna książka po takich opowiadaniach, które zebrały się pod wspólnym szyldem i tytułem w książce Rejwach, które były w zasadzie takimi, nie chciałbym użyć słowa odpryskami, ale to były takie, ja bym powiedział, że takie szpilki, takie dwustronicowe, półtorastronicowe fragmenty, które w zasadzie kazały każdy z nich na jego własnych warunkach przepracowywać i wszystkie te fragmenty w jakimś stopniu dotyczyły wojennej traumy, wojennych cieni, Holokaustu i zagłady, z którą każdy we własnej głowie i we własnej świadomości i wrażliwości musi się uporać. Kolejna książka i jak widzimy, pan Mikołaj ma takie upodobanie do tematów arcytrudnych i książek bardzo bolesnych i niełatwych, a w zasadzie wyjątkowo potrzebnych. To jest Księga Wyjścia. Najprościej jak się da, jest to książka o tych wszystkich ludziach, którzy wyjechali z Polski po marcu 68, zostali zmuszeni do tego wyjazdu, ale również o tych, którzy zostali. O tym będziemy dzisiaj dyskutowali. I na samym początku chciałem zapytać, czy wybór tematu, sięgnięcie akurat w 50. rocznicę tych wydarzeń po temat związany z marcem 68 roku, to był taki wybór rocznicowy, czy jakieś inne stały za tym pomysły? Pierwsze pytanie byłoby takie, żeby pan po prostu opowiedział o idei rodzenia się pomysłu, o takim momencie, kiedy ta książka zaczęła się materializować i powstawać już w głowie. Ja może zrobię króciutki wstęp, dobrze? To jest moja trzecia dokumentalna książka. Pierwsza była o ocalonych, następna była o ludziach wychowanych przez ocalałych z Holokaustu. Jakby to ciągle są historie, piszę o różnych ludziach i rozmawiam z różnymi ludźmi, ale tak naprawdę to jest historia w pewnym sensie o moim domu, o domu, w którym zostałem wychowany. I historia o marcu 68, szeroko rozumianym, też jest historią z mojego domu. I moi rodzice należeli, bo już ich nie ma, do tej grupy polskich Żydów, która nie wyjechała z Polski wtedy. Więc nie, że ja 10 lat temu, jak się za to wszystko brałem, miałem plan, że będę tak po kolei robił, ale od wielu lat miałem plan, żeby napisać o tym, co się wydarzyło ludziom w 68 roku, po marcu. I zeszły się moje plany, moje marzenia z 50. rocznicą zupełnie. Ja dotychczas nigdy nie udało mi się wcelować w żadną rocznicę. Wiem, że ludzie tak pracują, że robią jakieś projekty, które są tak mierzone na rocznicę. Ja szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, jak to się robi, co się bierze kalendarz, się patrzy, kiedy będą czego rocznice. No wszystko jedno, no to nie było tak szyte. Szyte było przez ciekawość i połączyła się moja ciekawość, energia plus propozycja, którą dostałem z Muzeum Żydów Polskich POLIN i ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Czyli jak mówimy, połączyła się energia, to znaczy, że mówimy o pieniądzach. Dostałem grant, który pozwolił mi odbyć podróż 3-miesięczną. Ja wyjechałem pracować nad tym materiałem już po całej dokumentacji, po przygotowywaniu, po umówieniu tych wszystkich spotkań. Wyjechałem 1
października 2016 roku do Izraela. Stamtąd poleciałem, tam spędziłem październik, listopad spędziłem w Stanach, a dokładnie w Nowym Jorku, a grudzień spędziłem w Skandynawii, czyli w Szwecji i w Danii. Nie wyjeżdżałem, nie ruszałem się poza te dwa kraje. No i to są te cztery kraje, które wymieniłem, to są główne kierunki, które udali się Żydzi po marcu 68. Dobrze, przeprowadził pan 80 rozmów, w książce mamy takich 27 odsłon i zastanawiam się, no bo oczywiście rodzi się pewien pomysł, ma pan taki pomysł, ale jak pan docierał do tych rozmówców, czyli jak pan ich znajdował, czy łatwiej było z tymi ludźmi za granicą, czy ktoś jakby pana polecał, czy pan też poprzez jakieś swoje środowiskowe znajomości część z tych ludzi znał, czy łatwiej było o tych rozmówców, interlokutorów w Polsce, czy o wiele łatwiej się ludźmi rozmawiało za granicą, którzy powiedzmy, że z jakimś być może większym dystansem się do tego wszystkiego zapatrywali? Wiem, że wielu czytelników uważa, że większość osób, większość bohaterów tej książki to są ludzie, których znałem dawno. To jest nieprawda, ale zapewne popełniłem błąd, pisząc wstęp, czy właśnie nie pisząc go wystarczająco dobrze, bo my jesteśmy wszyscy na ty w tej książce, oprócz dwóch rozmów. I to jest, dzisiaj już wiem, że jest bardzo mylące dla wielu osób. To nie znaczy, że ja tych wszystkich ludzi znałem wcześniej. Wykonałem sporą pracę, żeby ich wszystkich znaleźć, bo gdybym rozmawiał tylko z ludźmi ze środowiska, które znam, czy z środowiska moich rodziców, to tak naprawdę nic nowego bym się nie dowiedział, bo ja znam te opowieści. I wtedy musiałbym przed państwem odgrywać jakiś cyrk i pisać te rozmowy tak, żeby wyglądało, że my pierwszy raz to odbywam, to jak w kinie się robi duble, tak, jeszcze raz, a zagraj jeszcze raz tą scenę, jeszcze raz. Ja bym musiał przychodzić i mówić, powiedz mi to, co wtedy mi powiedziałaś, pamiętasz, jak tam byłaś w tym pokoju i tam... Nie, tak nie było. Rozmów z osobami, które znam, jest... Myślę, że musiałbym je przeliczyć, ale myślę, że nie więcej niż 5. Szukałem ich w taki sposób, że wiedziałem, że w każdym kraju, do którego oni wtedy wyjeżdżali, bardzo prężnie działają jako środowisko. Od momentu, kiedy pojawił się internet, oni się jakby korzystając z różnych narzędzi internetowych, między innymi maili, mają bazę maili. W każdym kraju jest ktoś, kto mówi się na taką osobę webmaster, czyli ktoś, do kogo się wysyła informacje i on rozsyła potem do wszystkich. Czyli zadanie było proste, znaleźć webmastera w każdym z tych czterech krajów. No i to jest do zrobienia w jeden dzień i nie trzeba być jakimś reporterem śledczym, no po prostu, znaczy ja znałem różnych ludzi w tych krajach i zapytałem się, kto u nich się tym zajmuje. Oni są zorganizowani w kilku organizacjach, ale dwie główne to jest, pierwsza się nazywa Reunion 68, druga Reunion 69. I napisałem list, w którym się przedstawiałem, pisałem, kim jestem, z jakiej rodziny pochodzę, co mam za sobą jako autor, napisałem krótką historię mojej rodziny i mówiłem, że napisałem, że przymierzam się do pisania książki o wokół marca 68 i że szukam bohaterów. No i potem ta dynamika wygląda, jeśli mogę dalej, to wygląda tak, że jak się wysyła do ludzi takie maile, no to sami państwo wiecie, że część z państwa odpowiada szybciej, niektórzy potrzebują więcej czasu, muszą pomyśleć, no więc pierwsza fala przyszła natychmiast, tam w ciągu doby.
I, no i mogę uczciwie powiedzieć, że nikogo z tej pierwszej fali nie ma w książce, dlatego że oni od razu mi opowiedzieli całą swoją historię. Napisali maile, które ciągnęły się kilometrami, i to nie jest ironia ani zarzut, tylko byli, potrzebowali to komuś natychmiast opowiedzieć. No i ja już nie miałem po co do nich jechać, bo już znałem tę historię. Więc czekałem na tych, którzy się będą wahać, którzy będą się zastanawiać, czy mi opowiedzieć tę historię, czy... Powiedziałem, że to rokuje dobrą rozmowę potem. Rozmowę, która będzie miała energię. Nie, że oni po prostu od razu wszystko mi opowiedzą, tylko będą ważyli to, czy mi to opowiedzieć. Będą się zastanawiali, czy ja rozumiem to, co oni mówią, czy zasłużyłem, żeby mi to opowiedzieć. Będą się ze mną kłócić. To jest dobre dla rozmowy, bo potem ta rozmowa jest dynamiczna, a jak wszystko się tak leje samo, no to jest nuda, według mnie. No i tak zbierałem tych ludzi. Zastanawiam się, jak się pan przygotowuje do tych rozmów, ponieważ tematy i kwestie, które padają, są bardzo bolesne. Wydaje się, że aura tych rozmów i w ogóle aura tej książki jest bardzo intymna, bardzo kameralna. Zastanawiam się, czy pana rozmowy, pańskie rozmowy poprzedzone są jakąś kwerendą, tak z czystej ciekawości pytam, czy pan się, nie wiem, zaznajamia z jakimiś źródłami, czyta mnóstwo rzeczy i z takiej pozycji dopiero wychodzi tych rozmówców, czy to bardziej dyktuje jakaś potrzeba serca i zastanawiam się, jak panu się udaje tych ludzi skłonić jednak do absolutnie bardzo osobistych wręcz zwierzeń, które to tak właśnie ja mam taką ochotę, żeby powybierać z tej książki takie zdania wycięte, które no strasznie rezonują. Czasami ktoś w tej rozmowie powie jedno takie zdanie zupełnie przygwożdżające i ono jakby człowieka w jakimś sensie dekonstruuje, musi się z każdym rozdziałem składać od nowa. Zastanawiam się, jak można coś takiego jakby wypracować, taki rodzaj właśnie intymnego spotkania jednak na tematy, które w zasadzie pewnie i dla tych ludzi się też jakoś specjalnie dobrze wręcz bardzo źle pewnie kojarzą. To, co pan mówi, świadczy o tym, że jest pan moim wymarzonym czytelnikiem, empatycznym, wrażliwym, i cieszy mnie to bardzo, bo ja tak staram się budować te książki, żeby tak działały właśnie. Ale mówiąc o kwerendzie czy robieniu dokumentacji, no więc ja tę dokumentację nolens volens robię od kiedy się urodziłem. Więc mogę powiedzieć, że się nie przygotowywałem, albo że się przygotowywałem całe życie. Że po kolei do każdej z tych książek, że mówimy o Holokauście. Tej książki, ta książka, mimo że tam nie ma śmierci w niej, w tle jest Holokaust, bo to się zdarza 20 kilka lat po Holokauście i to jest podstawą podejmowania decyzji na temat wyjazdu, że znowu się zaczęło i nie wiemy, jak się skończy. Więc ja, prawdę powiedziawszy, z rzeczy, które sobie powtórzyłem albo do których sięgnąłem do źródeł, to wysłuchałem wszystkich przemówień Gomułki z tamtego okresu. Ich nie jest dużo, każde jest charakterystyczne. Niestety nie da się go zapomnieć. No i tyle. I dlatego, a te rozmowy są nie o... Ja chodzę tam do tych ludzi po to, żeby się dowiedzieć nie co się działo wtedy w Polsce, tylko żeby się zapytać, co tobie się wtedy wydarzyło. Co ty myślałaś, jak się czułaś. To są pytania, które ja zadaję, bo co się działo, bo wiemy, bo są książki o tym historyków i są w archiwach gazety i do tego wszystkiego można sięgnąć, ale historie osobiste ludzi, ja uważam, że to jest coś, co ma największą siłę. Nie da się oczywiście tego strawić, tych historii, bez zrozumienia kontekstu, ale kontekst jest w wielu innych miejscach, ale w tej książce też postanowiliśmy z wydawcą, żeby dla chętnych na końcu po słowie Piotra Osenki, historyka, który przez lata zajmował się
marcem 68. I także też można po to sięgnąć, a poza tym są inne historie, inne pozycje, w których można zasięgnąć języka, że tak powiem. Ale ja mam nadzieję, że to, co jest, każda z tych rozmów jest o, nie tylko o marcu, a może tak naprawdę najmniej o marcu, jest o tym, co się dzieje z człowiekiem, który słyszy nagle, że nie jest u siebie w domu, mimo że uważa, że jest. I po to ja jechałem tam. To jest właśnie, teraz jesteśmy w takim momencie w zasadzie, że te wszystkie pytania, jakie sobie przygotowałem, takie no, bardzo wydumane, w zasadzie same osłabiałem swój retoryczny impet. Przypomina mi się to stwierdzenie Szymborskiej, kiedy mówi, że nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych. Ja zaraz do takich pytań jednak będę przychodził. Ja czytając tą książkę, myślałem o niej przynajmniej na kilku płaszczyznach i w pierwszej kolejności pomyślałem sobie, że jest to książka o ludziach, którzy zostali wytrąceni, jakby, którzy zostali w jakimś sensie, ich tożsamość została zanegowana, zostali stygmatyzowani i w tym sensie zdestabilizowało się ich całe życie, świat wewnętrzny, wszystko to, co się na nas składa. I ponieważ o tym mówimy, w tej książce jak mantra pojawiają się dwa pytania. Jedno, które pan zadaje, co ci zabrał 68 rok? I drugie pytanie, jesteś teraz bardziej Żydem niż przed wyjazdem z Polski? I to jest drugie pytanie. I teraz te pytania uświadamiają w zasadzie dwie bardzo przykre rzeczy. Jedną rzecz taką, że ci wszyscy ludzie, którzy nagle zostają właśnie, którym się nagle mówi, nie wiem, no nie ma już tu dla ciebie miejsca, musisz opuścić Polskę, że ci wszyscy ludzie w jakimś stopniu, praktycznie każda z tych osób mówi, że wyrasta z polskiej kultury, nawet niektóre osoby mówią, że nie jestem Polką, ale moją narodowością jest język polski, że ta cały czas gdzieś ta polska kultura w nich pracuje. Z drugiej strony mamy takie świadectwa ciągłej tułaczki. I chciałem się zapytać, ponieważ pozwolą państwo, ja sobie tu wynotowałem, to oczywiście będzie bardzo szybkie, co ci zabrał 68 rok? I tutaj bardzo, bardzo niewiele przykładów. Mamy na przykład takie odpowiedzi. Mnie zabrał fundament życia. Czułem się Polakiem, Polska była moim krajem, a okazało się, że nie ma tam dla mnie miejsca. Co wam zabrał 68 rok? Kolejna odpowiedź, dumę. Potem sięgamy do kolejnej strony i od razu ci mogę powiedzieć, że od tego czasu nie mam już domu, straciłam komfort posiadania swojego miejsca na ziemi. Potem mamy, w Nowym Jorku mi się nie podobało, różni ludzie starali się pokazać mi miasto, ja chciałam do domu, a domu już nie było. I tutaj ja sobie wynotowałem chyba kilkadziesiąt takich przykładów, że nagle co ci zabrał 68 rok, no w pewnym sensie zabrał mi wszystko. I te świadectwa są szalenie poruszające i pytanie jest takie, ponieważ w tej książce na zasadzie kontrapunktu ta książka również jest w zasadzie o pańskim ojcu, który jest takim cichym bohaterem, który się gdzieś z tych wersów cały czas wyłania i ta rozmowa z ojcem jest takim kontrapunktem dla całości, która jakby to stanacja porządkująca, centrum, oś tej książki. I tam jest takie gorzkie stwierdzenie, kiedy pan no już na samym końcu rozmawia z ojcem i on mówi, że marzec się nie skończył. I pytanie byłoby takie, czy pan również uważa, że marzec się nie skończył? Oczywiście no takie pytanie metaforyczne. To jest po prostu pytanie wprost, jakie jest doświadczenie bycia Żydem w Polsce anno Domini 2018 i czy możemy faktycznie mówić, że w Polsce mamy problem z antysemityzmem? A pan myśli, że mamy, czy że nie mamy? Wie pan co, wydaje mi się, że jestem idealistą i że bardzo często jestem naiwny. Jak czytam pańskie książki, to wydaje mi się, że tak. Że mamy. Tak, znaczy to jest, wie pan co, jak czytam pańskie książki, jak czytam, nie wiem, teraz akurat odpowiem tak, które przebiegle, ponieważ pisze pan o Annie Freilich, i teraz akurat w Polsce ukazały się dwa jej tomy, które w Stanach Zjednoczonych ukazały się w latach 80. I sobie myślę, może przyda mi się ten kontekst przed spotkaniem i otwieram książkę i cztery pierwsze wiersze, w zasadzie każdy z nich dotyka, no pierwszy wiersz, z niejednego wygnani kraju za Jakuba, grzechy Abrahama, prarodzice moi, rodzice, do dziś dnia się błąkamy. Pierwszy wiersz
pierwsza strofa i jakby każdy kolejny wiersz tą traumę cały czas problematyzuje. Więc jak czytam te relacje, a przeczytałem, tak mi się wydaje, wszystkie wywiady z panem przed tym spotkaniem, jak pan mówi o tym, o jakby reakcjach, z jakimi pan się spotka na spotkaniach, z tym szambem, jaki się wylewa z internetu, no to z jednej strony nie chce mi się w to wierzyć, że jakby zastanawiam się, z czego to wynika, jakby z czego się bierze taka nienawiść. Czy to jest, nie wiem, kwestia wychowania, jakichś wąskich horyzontów, czy to być może już jest wdrukowane na jakimś takim poziomie w świadomość i że być może to się ciągnie od bardzo dawna, może od kupca weneckiego Szekspira, że jakoś tak to myślenie zostało sprofilowane bardzo negatywnie i ten Żyd jest taką pejoratywną postacią takiej legendy, również legendy miejskiej, tak jak mamy przecież te legendy, że w beczkach z gwoździami dzieci się nadziewało, żeby z ich krwi wypiekać mace i tak dalej. No i się zastanawiam, czy to działa na poziomie ludowym, czy ten poziom po prostu gdzieś nie pracuje wyżej. Nie wiem, no sam szukam odpowiedzi. Chciałbym, żeby tak nie było. No to nas łączy. Ja uważam, że w Polsce mamy problem z antysemityzmem i że mamy go wszyscy, nie tylko Żydzi, mają ten problem, nie tylko ci, którzy wypowiadają te haniebne słowa, ale mamy go wszyscy, dlatego że tych głosów, które mogą być przeciwwagą, tego nie słychać dzisiaj. Więc jeśli nie słychać innych głosów, to te są w naszym imieniu, nas wszystkich. Nie chcę państwa obrażać, nie po to tu przyjechałem, ale taka jest sytuacja, tak? Dwa dni temu ONR świętował w Stoczni Gdańskiej i tak dalej, i tak dalej. Coś się wydarzyło. Dzisiaj państwo polskie nie jest, nie jest gwarantem strzeżenia prawa w tej sprawie również. Ja bym nie chciał tak szybko przeskakiwać tutaj do teraźniejszości, bo ja ani nie jestem publicystą, ani komentatorem politycznym. Natomiast w Polsce co ileś lat po wojnie, już nie sięgajmy przed wojną, ale dwudziestolecie międzywojenne było bardzo trudnym okresem dla Żydów. Moi dziadkowie wyjeżdżali wtedy z Polski po to, żeby studiować, bo nie wpuszczano ich na uniwersytety. Oni wszyscy skończyli studia poza Polską i potem wracali. Że co ileś lat po wojnie ruszały takie fale i to widać po emigracjach. Także ci Żydzi, którzy przeżyli Holokaust i byli na terenie Polski, w gigantycznej swojej większości wyjechali po pogromie kieleckim w 1946 roku. Tuż po wojnie po prostu nagle ktoś postanowił, teraz jest bardzo ciekawa książka, która wiele tłumaczy, pani profesor Tokarskiej-Bakir na ten temat i bynajmniej wszystkie tezy o prowokacjach ubeckich i tak dalej, no nam legły w gruzach. Potem był 57 rok. W Tel Awiwie jest dzielnica, o której się mówi Gomułkowo, bo tam są ludzie, którzy wtedy przyjechali. Oni wyjeżdżali w 57. W 56 się zaczęło, ale ta główna fala była w 57. Potem był 68. Wiele rzeczy wydarzyło się bardzo trudnych w trakcie, w 80 roku. Pojawiły się wtedy w Solidarności ta grupa prawdziwych Polaków, która tak naprawdę była mało słyszana, ona była bardzo mocna. No potem był 89 i przez wiele, wiele lat w przestrzeni publicznej, oprócz pojedynczych przypadków wypowiadanych z dowolnej strony, nie zdarzały się jakieś fale. Aż do przełomu stycznia i lutego tego roku, kiedy to, co pan mówi, że nie chciałby pan w to wierzyć, żeby to było prawdą, i ja nie podważam ani pana inteligencji, ani pana wiedzy, natomiast mam niezbite dowody, poza tym, co czytamy w gazetach, mam niezbite dowody na to, że ta fala ruszyła, i tymi dowodami zawsze są polskie szkoły.
i to, co się dzieje żydowskim dzieciom w polskich szkołach. Jeszcze w Polsce są żydowskie dzieci w polskich szkołach, bardzo mało, ale są. I dzisiaj te dzieci wracają do domu i pytają się, dlaczego do mnie mówią do gazu, dlaczego do mnie mówią mydło i gdzie jest getto, w którym mamy mieszkać. 10-12-letnie dzieci to mówią. Te dzieci, które im to powiedziały, same tego nie wymyśliły. Przez ostatnie lata tego nie mówiły, więc to znaczy, że coś się wydarzyło, że w domach padają te słowa. Barometrem tego, że ta fala się wznosi, jest również to, że agencja żydowska, czyli taka agenda rządu izraelskiego, która w wielu krajach na świecie, gdzie są Żydzi, ma swoje biuro i to biuro jest po to, że jak ktoś, kto jest Żydem, chce zostać Izraelczykiem, to tam się załatwia te wszystkie papiery. Od wielu lat w agencji żydowskiej, która jest w Warszawie, pracuje jedna osoba i tam prawie nie ma, tam się nic nie działo. Tam 5 osób rocznie miało taki pomysł. W pierwszej połowie lutego zostały przysłane dodatkowe osoby do pracy w tym, w tej agendzie, ponieważ zrobił się ruch, znaczy w pierwsze 2 tygodnie przebiło wszystkie poprzednie lata w sumie. No więc tak, a to się robi bardzo prosto. Wystarczy jeden dziennikarz, który w publicznych mediach wygłasza haniebne słowa, nie ponosi żadnych konsekwencji, ale za to przechodzi przez wszystkie inne media, mówiąc o tym, dlaczego to powiedział i co powiedział. Wystarczy sięganie znowu do nazwisk. A ty może zmieniłeś, a ty nie zmieniłeś i zaczyna się ta cała taka, to drążenie. Zaczyna się, wystarczy zobaczyć, co jest dzisiaj napisane w gazetach. 5 lat temu te gazety by miały procesy. Dzisiaj te nie mają. Jest przyzwolenie. Jeszcze wracając do... Ja zadawałem jeszcze jedno pytanie. Nie tylko 2, ale 3. Czy jesteś Polakiem? Moim bohaterom, bo ciekawy byłem, czy oni dzisiaj myślą o sobie, że czy są Polakami, czy nie są Polakami. No więc oni musieli wyjechać, bo Polska była jedynym krajem, którym nie mogli być Polakami. Wszędzie indziej mogli być. Tylko w Polsce nie dano im być Polakiem, więc oni wyjechali. I część z nich mówi z oburzeniem, że nie jest Polakiem, bo im to odebrano, ale im bardziej się grzebie w tym, to oni w głębi duszy są Polakami. Oni są obrażeni na Polskę, są skrzywdzeni przez Polskę, ale ich językiem jest polski, ich kulturą jest Polska. Literatura, teatr. To są rzeczy, które się powtarzają w tych, to nie ja je podbijałem tutaj. To jest ich, taka krew płynie w ich żyłach po prostu. Teraz w zasadzie sam pan mnie nakierował, ponieważ ja sobie również wynotowałem 2 rzeczy. Pierwsza taka, że rozmawia pan z tymi różnymi rozmówcami i w zasadzie oni stale podkreślają, że a w Danii nie czuję się jak u siebie, jak się czujesz w Malmo, podają 3 kropki, w Izraelu mieszka się, tam jest taka metafora, piknik nad wulkanem, że ma się takie poczucie, że w pewnym momencie nawet tam jeden z panów mówi, że dla Żydów nie ma w ogóle miejsca w Europie i że on to bardzo kiepsko widzi, więc sobie z jednej strony pomyślałem, że w zasadzie 2 takie rzeczy, które od razu po lekturze wchodzą do głowy, ten mit właśnie Żyda wiecznego tułacza, który w zasadzie cały czas kluczy i jest w drodze, po prostu jest w drodze, bo nie ma swojego miejsca i domu. I kolejna rzecz, która w zasadzie taka konfuzja, bo tak, z jednej strony tych ludzi z Polski się ruguje, wyrzuca, oni wszyscy są, to też jest bardzo ważny kontekst, większość z tych ludzi jest młoda, ma tu jakieś swoje miłości, kończy studia, jest w trakcie studiów, pracuje, robi doktorat, ma mnóstwo swoich życiowych aktywności i nagle z dnia na dzień tak się zmienia klimat, że
tym ludziom blokuje się kariery, nie mogą podjąć żadnej pracy, że w zasadzie nie mówi im się wyjedźcie, ale robi się wszystko w taki, trochę jak u Herty Miller, w taki sposób po prostu potworny, że wszystko ma ich skłonić do tego, żeby jednak niby rzekomo sami podjęli tą decyzję. I tutaj chciałem zapytać o ten problem tożsamości, bo to się pojawia w zasadzie u wszystkich rozmówców. Ja sobie wynotowałem, mamy tak, my byliśmy Żydami, ale nie wiedzieliśmy, co to znaczy. Potem inna osoba mówi, gdy miałem 5 lat, dowiedziałem się od kolegi z podwórka, że nie mogę jeździć na jego rowerze, bo jestem Żydem. Potem mamy fragment. Nie byłem Żydem, ale co jakiś czas ktoś mi przypominał, że nim jestem. Potem mamy kolejny fragment. Czy będąc pochodzenia żydowskiego mogę być w pełni Polakiem? No, pytanie w zasadzie no, porażające. Nie wiem, jak można by się do niego odnieść. Co ty tu robisz? Przecież nie jesteś Żydem. Pytam, a on właśnie się okazało, że jestem. To jest rozmowa w pociągu z Dworca Gdańskiego właśnie, pełnym emigrantów, tak, że jednak ktoś tam spotyka znajomego i się dziwi, co on robi w tym pociągu i pyta się go, a ty co tu robisz, przecież nie jesteś Żydem, a on właśnie się okazało, że jest. O, i tutaj to jest właśnie taki fragment dokładnie ilustrujący, co pan mówił, jak powiem, że jestem Żydem, to stracę jedną część, a jak powiem, że jestem Polakiem, to drugą część. Potem mamy taki fragment tutaj moim zdaniem najbardziej porażający, człowieka, który no, można powiedzieć jest kosmopolitą, żyje w całym świecie i zastanawia się, jak będzie miał Alzheimera, w jakim będzie mówił języku, czy będzie mówił po szwedzku, czy po polsku, czy być może po rosyjsku, czy w innych językach, jakie w ciągu życia przyswoił. I padają też takie wyznania, jestem Żydówką, ale nie miałam historii, bo wszyscy członkowie rodzin moich rodziców zginęli. Chciałem się zapytać, to pan będzie to wiedział najlepiej, jak to jest właśnie w zasadzie w takim ciągłym, permanentnym poczuciu straty. Pan sam mówi tak, zostałem wychowany w żałobie po nieznanych mi ludziach i to wszystko jakby to, ja wiem, że to jest książka w zasadzie o Marcu, ale to jest też książka o ludzkich losach, ludzkich kolejach, jest to po prostu książka o humanizmie w gruncie rzeczy, ale cały czas również Holokaust jest takim cieniem, który się na to wszystko rzuca. I tak zwyczajnie po ludzku z ciekawości chciałem się zapytać, jak to jest żyć ciągle w poczuciu straty. Pan na samym początku powiedział coś takiego, nie musiałem się przygotowywać, ale się przygotowałem. Tak jakby, że to jest oczywiste, że te wszystkie tematy właśnie jakby w rodzinie, w rozmowach, że one po prostu nawet nie muszą być obecne, a jednak są jawne, po prostu są. Wie pan co? No ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale ile tysięcy ludzi mieszka w Opolu? 128. No to wyobraźmy sobie, że oby to się nigdy nie stało, ale że od jutra zostaje tylko 8 tysięcy. I ci, którzy zostali, o czym mówią przez resztę życia? Swoim dzieciom i wnukom, że tu kiedyś było miasto, tu byli ludzie, miałem sąsiadów, kogoś kochałem, ktoś mnie oszukał, chodziliśmy razem do szkoły. Ja nie wiem, jak to bardziej wytłumaczyć. Ja żyłem w domu, w którym żyli tacy ludzie i taki był ich, takie było ich doświadczenie. I jak, chciałem powiedzieć, jak się pozbierali po wojnie, ale oni się nie pozbierali. Funkcjonowali, ale nie wiem, myślę, że się nie można po tym pozbierać. Można dalej żyć, ale to jest jeszcze dalekie od. No i potem przychodziły kolejne fale, które oni jakoś wytrzymywali z różnych powodów, tak, bo uważali, część uważała, że ta część, która była lewicowa przed wojną, że tutaj powstaje lewicowy kraj, to jest ważne, że trzeba tu zostawać. Część uważała, że część nie miała siły już na żadne ruchy. I robiąc... Ja już bardziej obrazowo nie umiem tego opowiedzieć. Mam nadzieję, że taka metafora trafia. Ale żebyśmy na przykład doszli do, zrobili koło i wrócili do tego, jak szukałem bohaterów i połączyli to z pytaniem o antysemityzm w Polsce, to jak wróciłem pod koniec 2016 roku, przez miesiąc czy dwa się ogarnąłem, doprowadziłem do stanu, w którym byłem, mogłem funkcjonować, bo jednak 3 miesiące takich rozmów codziennie to jest dosyć eksploatujące, ale robiłem to na własne życzenie, więc nie skarżę się. I zacząłem szukać
bohaterów z Polski, tych, którzy nie wyjechali. I ja znam polskich Żydów, kilkudziesięciu, i oni znają innych, i zacząłem dzwonić i pisać i się odzywać. I wiele osób mi powiedziało, ty, nie było cię 3 miesiące, straciłeś radar. Nie widzisz, co się tu dzieje. Tu się zaraz zacznie od nowa. W styczniu czy lutym mówi, teraz myślisz, że jest moment, kiedy ja się depchał z imieniem i nazwiskiem do książki o Żydach? Mówi, nie, teraz trzeba zrobić pół kroku wstecz, bo znowu się zaczną kłopoty z tego powodu. I tak jest. No, proszę powiedzieć, bo i ci ludzie, którzy zostali, i ci ludzie, którzy wyjechali, oni jakby no, reperkusje spotykały ich takie same. I czy jest na przykład jakaś jakościowa różnica, jak pan rozmawia z tymi ludźmi, którzy zostali, jakby musieli tą pogardę i to wszystko znosić na co dzień, a tymi, którzy no, poprzez to, że wyjechali, jakby oszczędzili sobie tych wszystkich przykrości, bo jak czyta się tą książkę, to w zasadzie bardzo trudno jest w ogóle rozpoznać, kto jest jakby stąd, że mieszka tutaj i jakby przetrwał ten czas, a kto mówi z perspektywy swojej emigracji. Ja miałem taki kłopot, że nie idzie jakby wyczuć już nic. I mówię, zapytam pana, czy jest jakaś różnica, no jak pan rozmawia z tymi ludźmi, czy coś jest jakiś taki wyczuwalna jedna rzecz, która mogłaby ich jakoś różnić. Pan człowiek jest tak skonstruowany, że jakoś próbuje uzasadnić decyzje, które podjął w życiu. Więc ci, którzy wyjechali, tłumaczą mi, dlaczego wyjechali i jak sobie dali radę tam. Ci, którzy zostali, opowiadają mi i jak sobie dali radę tutaj. Nikt z nich nie ma obydwu doświadczeń i wyjechania, i niewyjechania. Każdy z nich przeszedł w mniejszym lub większym stopniu przez straszny okres na początku. Ci, którzy wyjechali, przeszli, no musieli się adaptować do nowej rzeczywistości, w większości do nowego języka, do nowej kultury, musieli nadrabiać, byli, nie wiem, na początku studiów, stawali się społecznie, społeczna ich wartość była zero, nie byli w stanie uczestniczyć, usiąść z kimś i napić się kawy czy piwa i gadać, bo zanim złożyli zdanie, to dyskusja już była hen-hen. Ci, którzy zostali, w dużym stopniu zostali osamotnieni i też wiedzieli, co jest możliwe, że taka rzecz się może powtórzyć. Więc oni też w dużym stopniu zrobili pół kroku czy krok do tyłu. Zajęli się zawodową działalnością bardziej, nie wystawiali się na żadne publiczne sytuacje, wycofali się i tak postanowili przetrwać. Ja mogę odpowiadać na pytanie, bo rozumiem, że pana pytanie jest to, dlaczego niektórzy wyjechali, a niektórzy zostali. Też chciałem zapytać też o to, bo z tej książki dowiadujemy się, jest taki błysk, że pan z rodzicami przez jakąś chwilę też w latach 80. mieszkał we Francji, w Paryżu. I chciałem też zapytać, jak jakby, no bo rozmawia pan też w tej książce cały czas z ojcem, jak jakby ojciec panu argumentował, że jakby no państwo i pana rodzina też nie wyjechała, też została tutaj. No wie pan, bo czytał pan książkę. No tak, ja wiem, ale no prowadzimy, więc chcę pana po prostu tutaj trochę ponaciągać na różne zwierzenia. No wiele razy prowadziliśmy te rozmowy, jeszcze w czasach, kiedy miałem obydwoje rodziców, na temat tego, dlaczego my mieszkamy w Polsce, a dlaczego wielu naszych przyjaciół wyjechało. I ja nigdy nie żałowałem tego, żeby było jasne. I jak mieszkaliśmy we Francji i przyszła, zbieraliśmy się do powrotu, odbyło się głosowanie w naszej rodzinie na temat tego, czy wracamy, czy nie wracamy. I ja głosowałem, miałem 15 lat wtedy, głosowałem za powrotem, steroryzowałem mojego młodszego brata, bo wiedziałem, że mama też chce wracać. A bałem się, że on tak może się zawahać i no i jak będzie remis, to nie wiem, co będzie. A moja mama, trzeba jeszcze, żeby cały obraz, żebyście państwo mieli, urodziła się we Francji, więc no tam też się dobrze czuła. Nie wiem, czy moi rodzice żałowali tego. Ja zadaję tacie to pytanie i państwu zostawię do czytania odpowiedzi.
ale nigdy nie przestali myśleć o tym, co się wtedy wydarzyło, i wiem, że i to też jest na stronach tej książki, wiem, że rozmawiali o tym, że jeśli ja albo mój brat z rodzinami będziemy podejmowali decyzję o wyjeździe, to nie wolno nam przeszkodzić. Proszę Państwa, teraz jest idealny moment, żeby oddać głos i zwrócić się z pytaniem. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Państwa chciałby naszego gościa o coś zapytać, to jest do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję za dobre słowa. Ja strasznie wolno czytam. Naprawdę, także mi zajmuje tam 2-3 tygodnie. Czytam, wracam. Ostatnio już mam książki w Kindlu, więc już na półkach nam się skończyło miejsce. Ja czytam falami. Tak się fascynuję jakimś autorem i czytam wszystko, co on napisał. Teraz mam nawrót do Ostera, ale czytam też co kilka lat wracam do Rota, do Filipa Rota. A czytał pan 4 czy 2, 1? Jeszcze nie czytałem właśnie. Widziałem, cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Ale widziałem, że te recenzje są takie nie najlepsze, ale czytam, przez lata czytałem bardzo dużo reportażu. I to jeszcze w czasach przedkindlowych, i myślę, że to rozszerzyło mój rozumienie świata. A zawdzięczam to mojemu synowi, który kupował książki, po które ja bym nigdy nie sięgnął. I on je czytał i potem odkładał. I ja brałem te książki i no i czytałem i odkryłem po prostu kawałek świata, po który, nie wiem, może już byłem troszkę skostniały, może już byłem zarozumiały, że wiele rzeczy wiem, więc wiele rzeczy związanych z kiedyś byśmy powiedzieli z trzecim światem, dzisiaj mówimy z biednym południem, z problemami dotyczącymi migracji, wody, rabunkowej działalności, rabunku ziemi, tym, co koncerny robią z naszym światem i też, bo ja jestem daleki od bycia oszołomem, ale zrozumiałem, że to nie jest coś, co nas nie dotyczy. To jak najbardziej nas dotyczy i nasze dzieci, a nasze wnuki już na pewno. Ja mam taką zasadę, że o dzieciach swoich to za dużo nie opowiadam, jak oni będą chcieli, będą sami opowiadać, ale odpowiem na to pytanie. Mam szczęście, bo oni już są dorośli obydwoje. Mam syna, który ma 28 lat, prawie 29. I córkę, która ma 26 lat, więc oni podejmują sami decyzje, ale oczywiście, że wychowywali się w tym samym, w tej samej atmosferze. Ja nie uważam, że trzeba uważać na wszystkich ludzi, ale ja robiłem z nimi tak, znaczy po pierwsze, no mówiłem to, co każdy rodzic, tak, dbałem o swoje dzieci, ale jak zadawali pytania, to na nie odpowiadałem, ale tak jak część z Państwa ma dzieci, więc wiecie, jak dzieci pytają, skąd się biorą dzieci, to im się nie mówi tak od razu wszystkiego, tylko tyle, ile potrzebują na tym etapie. Z miłości Pan mówi. No tak. Tak, ale oni czasami brną dalej, ich interesuje, gdzie jest ta miłość, jak się łączą te miłości i tak dalej. I ja tak odpowiadałem na te pytania, ale przed moment oni poznali moją babcię. Moją babcię, która była w Auschwitz i była w Higieninstytut, czyli u doktora Mengele. I oni bardzo dobrze ją pamiętają. Moja babcia zmarła w 2003 roku, więc oni
to mieli bardzo intensywny kontakt i moja babcia nie należała do osób, które nie opowiadały o tym, co się wydarzyło. Ale jeśli pani pyta, czy ja im straszę ich przed całym światem, przed wszystkimi ludźmi, nie, ale no oni też mają, żyli w Polsce, żyją, połowa z nich, powiem tak, żyje w Polsce i mają swoje doświadczenia i też usłyszeli w klasie, ty się Mosiek nie bój, nie będziemy was zabijać, ale wynoś się do siebie i usłyszeli też, że to dziwne, że się nie wstydzisz przyznać, że jesteś Żydem i tak dalej, i tak dalej. Także mają pewne doświadczenia stąd również. Znaczy, jeśli to jest pytanie o to, czy ja wlałem tą truciznę do mojego domu, tak, na pewno to zrobiłem. Jeśli o to pani pyta, to na pewno to zrobiłem i zrobiłem to nieświadomie, pracując nad albumem, który się nazywa Auschwitz, co ja tu robię, i to jest taki materiał z mojego rocznego projektu pobytu w Auschwitz i rozmawiania z ludźmi, którzy tam przyjeżdżają, i pytałem się ich, po co tu przyjeżdżasz, bo ja tam ciągle jeździłem i próbowałem, nie wiedziałem dlaczego, pomyślałem, że może od nich się dowiem. I jak przyjeżdżałem do domu, to o tym opowiadałem, a moje dzieci wtedy były, słuchały i powiem wprost, no, nie wydaje mi się, żeby zamawiały słuchanie na ten temat wtedy. No ale już było za późno, ale to by się nie udało, żeby nie, bo ja taki jestem i tym żyję i tak zostałem wychowany. Każde następne pokolenie zapewne ma lżej, ale to nie jest tak, że oni, że to ich nie dotyczy, no. To są historie ich. Oni też wyrastali w rodzinie, która była mikroskopijna, a wszyscy naokoło mieli duże rodziny. Proszę bardzo. Właśnie jak tu jechałem, przelatywałem przez głowę, wiedziałem, że to pytanie padnie. Nie. Nie. No więc pierwsza część pytania. Ci, którzy nie chcieli ze mną gadać, to się nie odezwali na te maile. Ci, którzy... Powiem tak. Ja ze wszystkimi bohaterami z tej książki mam podpisaną umowę. Jak skończyłem z nimi nagranie, to dawałem im do podpisania papier, który zezwalał mi na publikację tej rozmowy. I to jest moment, w którym część ludzi mówi, a ja bym chętnie to przeczytała, czy przeczytał wcześniej. I ja wtedy robię adnotację, autoryzacja. Z rozmów, które wybrałem, kilka, nie wybierałem z klucza, że ci, co chcą autoryzację, to ich nie biorę. Nie, wybierałem tych, którzy wydawało mi się, że to też jest osobny temat, dlaczego ci są, a innych nie ma. I kilka osób z mojej shortlisty było, prosiło o autoryzację i ja wysyłałem im te teksty. Jedna rozmowa została odrzucona. Została odrzucona historia z Śląska. Bardzo dramatyczne opuszczenie Polski przez rodzinę czteroosobową, dwie córki i rodzice. Ojciec Żyd, mama nie. I ten ojciec został wielokrotnie razy poniżany przez swoich współpracowników. On nie był komunistą, nie był w partii, żeby było jasne. On był w jakiejś centrali handlu, pracował, był jakimś handlowcem od czegoś. I on został rozjechany po prostu. Został poniżony, przychodził do pracy na jego biurku, przy jego biurku siedział kto inny, tak się dowiadywał, że wyleciał z pracy, szedł na cło załatwiać te wszystkie rzeczy, które trzeba, żeby wywieźć, to na jego oczach tłukli te rzeczy, ludzie, z którymi on przedtem współpracował, z którymi byli na ty, i jego córka, która go kochała nad życie,
ta rozmowa jest świadectwem miłości i poniżenia. I myślę, że jak ona to przeczytała, ja nie znam przyczyny, dla której próbowałem się dowiedzieć, powiedziała mi, że z siostrą podjęły decyzję, że nie, i ja jestem przekonany, że chodziło o to, żeby nie dać satysfakcji polskiemu czytelnikowi zobaczenia tych łez ojca. I to była jedna rozmowa. Druga, która tak była na granicy, jest w książce i jest ślad tych wątpliwości, to jest Aleksander Markowski i on właśnie mówi na początku rozmowy, no ja nie wiem, czy ja panu pozwolę, a może nie pozwolę, a może, ale ta rozmowa, że tak powiem, rzutem na taśmę w ostatniej chwili weszła do książki, bo tak długo trwały nasze dywagacje na ten temat. Proszę państwa, dziękuję bardzo za te wszystkie głosy. Zrobiło się bardzo emocjonalnie. Proszę państwa, nasza konwersacja będzie zmierzała do końca, co nie znaczy, że rozmowa na temat marca się kończy. Ja mam oczywiście jeszcze mnóstwo pytań. Myślę, że spokojnie można przenieść też rozmowę w kuluary. Pan Mikołaj będzie podpisywał książki, będzie do państwa dyspozycji. Ja chciałem zapytać tylko jeszcze o jedną rzecz, ponieważ w zasadzie chciałem zakończyć pytaniem, jakie pan zadaje jednemu ze swoich rozmówców. Oczywiście siłą tej książki również jest to, że w zasadzie ta książka w gruncie rzeczy jest takim miejscem, gdzie spotykamy bardzo wiele postaci. Domyślam się, że za decyzją, żeby z 80 rozmów zostawić 27, właśnie stało to, żeby zbudować tą książkę na zasadzie pewnych osobowości, kontrapunktów, różnic, ponieważ jak czytamy zeznania pani Perły, to jest taka, widać, bardzo krzewka, wulgarna, są osoby niezwykle wycofane, introwertyczne, są tu osoby dowcipne, pewne siebie, zasztute, więc mamy taką galerię rozmaitych osobowości i to jest absolutnie siła tej książki, że w zasadzie takie miało być pytanie. Chciałem zapytać, czy pan coś majstruje przy tych tekstach, czy jakoś je literacko podreperuje, podrasuje, ale wydaje mi się, że chyba niespecjalnie. Chciałem zapytać, co stało za tą decyzją właśnie ograniczenia się do 27 rozmówców, ale to wszystko niech wybrzmi w eter, nie będę czekał na odpowiedź. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo skończyłem tę książkę i sobie myślę tak, pan o to pyta, polskie społeczeństwo, czy już polskie... Już się zbierałem do odpowiedzi, tak, ale dobra. Tak. No. Czy polskie społeczeństwo zdało egzamin w marcu 68 roku? Pyta pan mojego ulubionego bohatera w tej książce, pana nie Józefa, ale Józka Szpilmana, i on na to pytanie. Polskie społeczeństwo zdało egzamin w marcu 68, znak zapytania, on opowiada tak. W każdym społeczeństwie większość to są zakute łby, w Polsce, w Izraelu i w innych krajach. I widać, że jakby do końca nie traci tego rezonu, poczucia humoru, pomimo tych przytłaczających kwestii. I chciałem się zapytać, jak to jest, bo przeglądając prasę z ostatnich tygodni, że tylko dwa przykłady przywołam. Mamy na przykład wywiad Roberta Mazurka z profesorem Eislerem, którego anonsuje się jako no, wybitnego znawcę tematu roku 68, i on zapytany o to, kto jakby jest odpowiedzialny za marzec 68 i na kogo można scedować winę. On mówi, że winę za marzec ponoszą rządzący, czyli ówczesny rząd i władza. Z kolei mamy sprzed dwóch tygodni ze świątecznej wyborczej wywiad z Henrykiem Grimbergiem i on na to samo pytanie odpowiada, że winni są wszyscy antysemici, wierzący, niewierzący, inteligentni, półinteligentni i tak na to odpowiada. I się zastanawiam, co by na to pytanie powiedział Mikołaj Grimberg. Może obydwaj mają rację, no. Dobrze, proszę państwa... Ja odpowiem na tamto pytanie. Dobra, niech pan mówi. Jasne. Czy my już musimy wychodzić? Nie, jeżeli... Ja tylko sprawdzę, czy... Jaka jest sytuacja tam na froncie? Opanowana, możemy jeszcze mówić. Dobra. Tak, dobrze. Czekamy na bardzo ważne wydarzenie, bo dziecko się zaraz urodzi. Proszę państwa, moja żona może dzisiaj urodzi syna naszego pierwotnego, więc ja co chwilę zerkam na telefon, za to przepraszam, ale tak staramy się godzić te porządki. Mi się też udzieliło, ja też tak czekam już. Dziękuję. No to... Proszę mam jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Ja mam jeszcze przygotowaną kodę specjalną, ale to ze wszystkim się uporamy. Dobra. Odpowiadając na pytanie, czy majstruję przy tych tekstach, no majstruję, ale majstruję zgodnie ze sztuką dokumentu. Nie wkładam tym ludziom do ust słów, których nie wypowiedzieli,
nie zmieniam ich zdań, natomiast usuwam wątki, które wydaje mi się, że są, że ta historia będzie lepiej opowiedziana bez... Wiadomo, jak ludzie gadają, no to są tacy, co tak dygresyjnie, no byście państwo z nudów umarli i na pewno byście mnie nie zaprosili wtedy. Więc te rozmowy trwają wiele godzin, a de facto w książce jest powiedzmy godzina, bo ja wybieram taki kawałek, który według mnie jest najważniejszy i ten, o czym ta konkretna rozmowa jest. I potem próbuję po prostu, albo wybieram czasami jakieś zdanie i próbuję zbudować całą dramaturgię, tak żeby dojść do tego zdania, które jest kluczowe, które będzie jakoś przełomowe w tej rozmowie, no a potem tam zejść, dojść do puenty. Więc w tym sensie majstruję, redaguję, to się nazywa redagowanie. I zachowuję coś, o czym reporterzy mówią, duch rozmowy. Czyli, że tam powycinam, daję mojemu bohaterowi do przeczytania, on mówi, no, nie, to ja, tak mówiłem. I to znaczy, że nie przegięliśmy, że to jest to, co on chciał powiedzieć, czy ona, że nie kłamiemy, nie... Ale zostawiam różne charakterystyczne rzeczy. Ludzie, którzy są mega dygresyjni, czasami mi się przydają, no bo to jest, żeby on tak gadał po swojemu. Nie? Tam coś powie, a potem mu się coś przypomni. I potem znowu mu się coś przypomni. I to jest charakterystyczna postać w tej książce. Więc to, jeśli chodzi o warsztatowe rzeczy, to, co się stało, dlaczego nie ma tutaj tych brakujących 53 rozmów, no to odpowiedź na to jest... Znaczy, po pierwsze, to by było niemożliwe, tak? Żeby było tyle osób, ale dlaczego... Książka to jest utwór, który autor przygotowuje czytelnikowi, przygotowuje podróż. Jeśli państwo będziecie szli po mojemu, tak, czytając po kolei te rozdziały, tak jak ja je napisałem, to... dacie się zmanipulować przeze mnie w pewnym sensie, ale ja to przygotowuję, także każda następna rozmowa jest, lepiej się ją rozumie dzięki tej poprzedniej, że to jest jakaś podróż i te wtręty z rozmów moich z moim tatą, które są co jakiś czas, też są komentarzami, jeśli się to uważnie czyta, do czegoś, co było przed chwilą, albo być może przygotowują na coś następnego. I żeby było jasne, to nie znaczy, że jeśli państwo będziecie czytali tę książkę ruchami skoczka szachowego, to ona będzie nudna, czy będzie inna. Tak, niektórych rzeczy nie dowiecie się później, a przydałyby wam się już na tym etapie. Ale jak najbardziej można je czytać w taki sposób. Już teraz naprawdę zmierzamy do końca. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy domyślam się, jaką cenę pan ponosi za przygotowanie takiej książki, za odbycie tych wszystkich rozmów? Nie chciałbym, bo to mi się wydaje oczywiste, kończyć takim pesymistycznym akcentem i wiem, że o tym pan mówi w prasie, o niechęci, nienawiści, o różnych represjach i prymitywnych zachowaniach, z którymi pan się spotyka. Nazwał pan to wylewaniem szamba nawet w jednej z gazet, więc to sobie zostawmy. Wszyscy sobie pewnie zdają sprawę, że takie zachowania są czymś powszechnym i się zdarzają, ale chciałem właśnie skończyć takim akcentem jednak optymistycznym i się zapytać, czy podczas, no nazwijmy to, tego tournée, gdzie pan przyjeżdża rozmawiać właśnie z ludźmi, spotykać się w tej tematyce, była jakaś taka incydentalna jedna czy dwie sytuacje, które zapadły w głowę i które jakoś wewnętrznie odbudowały również pana jako pisarza, że jakby zainwestowane emocje i to wszystko, po prostu są takie chwile, że przyjeżdżam na spotkanie, przychodzi ktoś, mówi coś takiego, że jakby no odbudowuję to wszystko, co włożyłem w książkę, te wszystkie emocje, które jakby straciłem, dostaję z powrotem. To dobro do mnie wraca. I chciałbym zapytać o jedną taką sytuację, jakąś tak, dla pana ceną, jeżeli w ogóle pan ma ochotę i chce się z czymś takim podzielić. To tournée, jak pan powiedział, po tej książce różni się
tymi podróżami. No, wygląda pan jak rock'n'rollowiec, dlatego takie skażenie, turne. Tak. Dzięki. Tak się czuję właśnie. Przy poprzednich książkach, jak jeździłem na spotkania autorskie, to zdarzały mi się bardzo niedobre sytuacje, tak publicznie i bardzo niedobre. Szczególnie przy rejwachu. Dużo agresji słownej, dużo takich sądów, które padały i z którymi się nie dawało dyskutować. Ja nie umiałem z nimi dyskutować, bo to były kategoryczne sądy i osoba je wypowiadająca nie miała cienia wątpliwości. Ta podróż, którą teraz odbywam, różni się od tamtej tym, że od wielu osób słyszę zdania, że to, co się dzieje, nie jest w ich imieniu. I to jest dla mnie bardzo optymistyczne. I również padają pytania, co robić. Ja nie wiem, bo ja piszę książki, a każdy z Państwa musi robić to, co uważa za stosowne. I jeszcze zdarzają się co jakiś czas sytuacje, które są dla mnie bardzo trudne, bo ja nie umiem się w nich odnaleźć. Mianowicie, że ktoś z publiczności wstaje i mnie przeprasza. I to jest sytuacja, której ja nie mogę skonsumować, że tak powiem, bo osoba, która przeprasza, nie jest autorką złych działań, a ja w imieniu kogo i dlaczego ja mam, więc bardzo staram się, dużo czasu w kilku miejscach spędziliśmy na tej rozmowie właśnie, bo już po wszystkim, ostatnia osoba w stadia chce tylko coś powiedzieć i ja myślę, że nie powinniśmy się tym obciążać, bo nikt nie oczekuje przeprosin, tylko ja uważam, że ta sprawa wspólna dotyczy pamięci i że tym się powinniśmy zajmować, nie tym nie przeprosinami, bo przeprosiny to tam jest w gestiach, to tam się rządy przepraszają i tego, ja w ogóle, dla mnie to nie jest jakiś istotny temat. Proszę Państwa, na sam koniec chciałem bardzo podziękować naszemu autorowi, bardzo chciałem podziękować Państwu. Bardzo dziękuję Państwu. Teraz, jeżeli Państwo pozwolą, to ja na sam koniec przygotowałem jeszcze jedną karteczkę jako kodę. Proszę Państwa, jedna strona, dwie minuty jako koda, jeżeli Państwo pozwolą, będzie to fragment opowiadania Kornela Filipowicza, Mój ojciec milczy i tym chciałbym, żebyśmy nasze spotkanie dziś zakończyli. Będzie jedna karteczka. Żydzi to są przecież całkiem inni ludzie niż my. Kłamcy, źli, chytrzy, wstrętni. Powinni się wynieść z Polski i wracać tam, skąd przyszli i wtedy będzie u nas spokój. Powiedziawszy to, rzuciłem szybkie spojrzenie na ojca, ale moje słowa nie zrobiły na nim żadnego wrażenia. Poruszył tylko ręką, ale pewnie odpędzał muchę, która przyleciała z pastwiska. I znowu się nie odezwał. Wpadło mi do głowy, że może ojciec jest chory, ale porzuciłem zaraz tę myśl, bo ojciec nigdy nie chorował. Przestałem na chwilę myśleć o meczu i cała chryja z Maccabi zaczęła się w mojej głowie oddalać i zasnuwać mgłą. Zbliżaliśmy się do ciekawego miejsca, drewnianego jazu i śluzy, od której odchodziła wąska, szybko płynąca młynówka. Było to miejsce, które lubiłem, zawsze spędzałem tam dużo czasu na oglądaniu śluzy, omszałych desek i starych, podzewiałych kół zębatych. Zrobiłem krok w stronę jazu, ale poczułem, że coś mnie mocno trzyma. Mimo iż ojciec nie odzywał się do mnie i niczego mi w tej chwili nie zabraniał, czułem, że połączony jestem z nim cienką, ale bardzo mocną nicią. Nie miałem teraz sił zerwać tej nici. Cofnąłem się, nie pobiegłem do jazu, tylko szedłem dalej, obok ojca. Było mi smutno i głupio, na sercu czułem, że zaplątałem się w jakąś dziwną sprawę. Minęliśmy wysokie, rzadko stojące drzewa parku, potem wille, otoczone żelaznymi sztachetami i zamknięte bramami, na których wisiały blaszane skrzynki na listy. Weszliśmy na ulicę, przy której był nasz dom. Ojciec zwolnił kroku, gdyż ulica podnosiła się stromo w górę. Ja zresztą byłem także trochę zmęczony. Widać już był front naszego domu, odróżniający się wyraźnie wśród innych, jak dobrze znajoma twarz. Z góry szedł tortuarem pewien pan z córką, mój ojciec ukłonił mu się i uśmiechnął, opuścił przy tym ręce, ale kiedy znajomy pan minął nas, założył znów ręce do tyłu, a jego twarz spoważniała. Ulica nie kończyła się koło naszego domu, tylko szła dalej, była coraz węższa, domy coraz niższe, ginęła wśród drzew.
Ponad drzewami widać było dalekie, puste wzgórza. Oto byliśmy już koło domu, a ojciec nie przemówił jeszcze do mnie ani słowa. Byłem już tym bardzo zmęczony. Szliśmy coraz wolniej, ale do bramy naszego domu było już bardzo blisko. Nagle mój ojciec przystanął i powiedział: różne paskudne rzeczy w historii zaczynały się od bicia Żydów. Ucieszyłem się bardzo, że mój ojciec nareszcie przemówił. Sprawa Piasta i Makabi była bez sensu, zresztą nie myślałem o tym. W tej chwili najważniejszą dla mnie rzeczą było podtrzymać dalej rozmowę z ojcem. Spytałem więc: w historii w ogóle, to znaczy w powszechnej, czy w historii Polski? Ojciec spojrzał na mnie i powiedział: Polski i w ogóle. Dziękuję. Jeszcze na koniec. Na ostatnie zdanie, bo to już jest w kategoriach dowcipu. Kiedy w Polsce skończy się antysemityzm? Wtedy, kiedy wyjadą wszyscy antysemici.